Do śmiertelnego wypadku doszło dziś na ulicy Solidarności w Kępnie, tuż przed skrzyżowaniem z ulicą Wieluńską. Około godziny 9.40 na ulicy Solidarności w Kępnie na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 11 z ulicą Wieluńską doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Pod kołami samochodu ciężarowego zginęła 63-latka z Kępna, która najprawdopodobniej usiłowała przejść przez jezdnię, miała zakupy. Wiemy na chwilę obecną, że autem kierował 26-latek z powiatu Dębica. Kierowca był trzeźwy. Poinformowała nas Anna Lubojańska z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. Na miejscu pracowali strażacy oraz policjanci pod nadzorem prokuratora. Ruch na kilkadziesiąt minut został sparaliżowany. Później sytuację starali się rozładowywać funkcjonariusze policji.